Dzień dobry Państwu. Witamy w Podatkach Info. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zasadach prowadzenia rachunkowości oraz obowiązkach podatkowych w organizacjach pozarządowych. A gościem naszego dzisiejszego programu jest Pani Mirosława Wysocka, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Dzień dobry Państwu. Wiem, że organizacje pozarządowe są bardzo specyficzne, i dlatego jakie są podstawy formalno-prawne prowadzenia działania organizacji pozarządowych oraz zasady prowadzenia w nich rachunkowości? To jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to charakterystyczną cechą tych organizacji pozarządowych jest brak powiązań z władzą publiczną, tak? Mówimy o administracji publicznej. W związku z tym i dlatego nazywamy je organizacje pozarządowe. Oczywiście podstawowym źródłem to jest artykuł 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tak, który mówi, daje wolność tworzenia i organizowania się stowarzyszeń, fundacji, różnych związków. Kolejnym ważnym źródłem prawa jest ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o rachunkowości, ustawa o fundacjach, prawo stowarzyszeń, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy ustawy o podatku VAT, czyli wszystkie te przepisy, które również obowiązują inne podmioty. To trochę tego jest tak naprawdę. Tak, trochę jest, tak, także jest. I tutaj no, najważniejsza jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bo ona określa ramy, definiuje działalność pożytku publicznego, prawda? I wtedy i określa warunki współpracy z organizacjami samorządowymi, z jednostkami administracji publicznej. Także jest to podstawowe źródło jakby tworzenia i uwarunkowań, jakie muszą być spełnione, tak? I warunki, jakie muszą spełnić te organizacje, aby mogły prowadzić swoją działalność statutową. I to, co powiedziałam wcześniej, to są te zewnętrzne przepisy, ale również podstawowym wewnętrznym przepisem jest statut. Statut organizacji, na podstawie który określa ramy działania, przedmiot działania, organy zarządzające w danej organizacji. I tutaj właśnie ten statut jest bardzo ważny, bo często określamy działalność statutowa. I musi być spełniony tam warunek wynikający z ustawy o fundacjach, i prawo stowarzyszeń i wszystkich innych jednostek, które ustawa o pożarnictwie i wszystkie inne jednostki, bo koła gospodyń wiejskich, prawda, mają swoje przepisy, na podstawie których się tworzą. I bardzo ważnym elementem, jeszcze raz podkreślam, jest statut tej organizacji. Także pamiętajcie Państwo. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, tak zwany UEPiK. Jak wygląda prowadzenie księgowości w takiej formie i jakie obowiązki organizacja musi dopełnić? Mhm. Więc tak, każda organizacja ma obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. I to są dwa rodzaje, prawda? Jeden rodzaj to jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości i to jest ten fundamentalny jakby przepis dotyczący ksiąg rachunkowych, ale małe jednostki, małe stowarzyszenia mogą korzystać z uproszczeń wynikających z rozporządzenia o ewidencji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych. Trzeba spełnić kilka warunków, między innymi, że przychody w poprzednim okresie nie mogą przekroczyć 100 tysięcy złotych, prawda? I należy dokonać rejestracji i w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia następnego roku. Bo natomiast jest te uproszczenia, te małe organizacje, bo to wystarczy właściwie, że trzy osoby, no powiem tak, skrzykną się i założą stowarzyszenie, bo mają jakąś misję, mają jakiś cel. I w takich sytuacjach
mogą zarejestrować to stowarzyszenie. Ono nie ma osobowości prawnej i mogą korzystać po prostu z tych swoich na podstawie regulaminu, bo tak jak mówiłam wcześniej, że stowarzyszenia rejestrowe, tak zwane, bo też o tym jeszcze nie powiedziałam, rejestrowe mają statut, tak te mogą działać na podstawie regulaminu, czyli mówimy o różnych uproszczeniach w zakresie prowadzenia. Jest tam tylko jedna pułapka, o której muszę powiedzieć, bo jeżeli te małe organizacje prowadzą, przychodem właściwie dla tych organizacji, są składki najczęściej członkowskie, jakieś tam darowizny ze środków, no nawet nie publicznych, ze środków prywatnych, to w momencie, kiedy wystąpiłyby o dotacje z gminy, czyli od jednostek samorządu terytorialnego, to już mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. I wynika to po prostu z przepisów ustawy o rachunkowości. I tu jest ta pułapka, dlatego zachęcam, żeby nim ktoś przejdzie, bo te uproszczenia są rzeczywiście dla małych jednostek ważne, jednakże należy się zastanowić, czy jeżeli chcemy pozyskać źródła finansowania z dotacji, to wówczas pamiętajmy, że należałoby otworzyć księgi od 1 stycznia danego roku. Więc jest to ta trudność i to jest taka, powiedzmy, tak jak ja to nazywam, pozorne uproszczenie. No tak, czyli to jest ten jeden obowiązek, kiedy organizacja musi prowadzić pełne księgi, a czy jeszcze są inne możliwości, gdzie organizacja musi prowadzić pełne księgi? No więc w pozostałych przypadkach wszystkie stowarzyszenia mają osobowość prawną i mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, tak? Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Bo tak jak mówiłam, jest to elementarne przepisy, na podstawie których mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest tylko, mówimy tutaj właściwie o specyfice tych organizacji pozarządowych, polegające na tym, że te organizacje na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzą działalność podzieloną jakby na trzy takie sektory. Działalność nieodpłatna, działalność odpłatna i mogą prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli to wynika z treści statutu. I w takiej sytuacji odróżnienie jakby pomiędzy wszystkimi innymi podmiotami gospodarczymi a organizacją pozarządową jest takie, że tę działalność odpłatną, którą nawet jeżeli prowadzą, nie jest działalnością gospodarczą, o której jest mowa w przepisach w prawie gospodarczym. Prawda? Więc to jest to rozróżnienie. Natomiast oczywiście przepisy tam są pewne warunki i pułapki też, jak zawsze we wszystkich przepisach, ale tutaj musimy po prostu o tym pamiętać, że to jest to rozróżnienie. I tak jak właściwie, jeżeli inne podmioty gospodarcze, firmy wytwórcze produkujące wyroby mają rachunek kosztów, prawda? Tak samo tutaj należy wyodrębnić wszystkie tę działalność statutową z rozróżnieniem właśnie na tę działalność nieodpłatną, działalność odpłatną i działalność gospodarczą, jeżeli taką prowadzą. I to wymaga po prostu, wymagają przepisy ustawy o rachunkowości i również ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego. I tego należy przestrzegać, dlatego że tam jeszcze przejdziemy później do obowiązków sprawozdawczych, prawda? To się wiąże również z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości. A jakie są obowiązki sprawozdawcze związane z pełną księgowością? No więc tutaj przepisy są dokładnie takie same jak u pozostałych przedmiotów, prawda? Podmiotów gospodarczych, więc jest to sprawozdawczość finansowa na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości i wyodrębnienie jest takie, że sporządzają
organizacje pozarządowe sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika numer 6 do ustawy o rachunkowości. Ten załącznik jest przystosowany właśnie do taką ma strukturę, o której wcześniej mówiłam, i dlatego jest to ten wymóg wyodrębnienia tych działalności organizacji pozarządowych, aby wprost przenieść z ksiąg, prawda, z kartotek zestawienia obrotów i SAD, żeby wprost przenieść do sprawozdania te dane, które są niezbędne. Mają jeszcze takie obowiązki wynikające z dotacji. Wynika to oczywiście zawsze z treści umów zawartych, ale w tamtym momencie muszą prowadzić w taki sposób księgi, aby wprost można było rozliczyć również dotacje, otrzymane środki pieniężne z jednostek samorządu terytorialnego, i to wymaga wprost po prostu z ustawy budżetowej, bo na podstawie ustawy budżetowej jednostki samorządu terytorialnego mogą przenieść część zadań publicznych do właśnie organizacji pozarządowych. No chyba to mają, że muszą sobie wyodrębnić, prawda? Tak, i to właśnie dlatego wyodrębniają, i jeszcze oprócz tego wyodrębnienia, o którym mówiłam, te trzy podstawowe jakby działalności, to jeszcze, no księgowie wiedzą, o czym mówimy, konta zespołu piątego jeszcze dzielimy na poszczególne projekty, i tak zawsze zalecam, prowadząc szkolenia, aby w ten sposób prowadzić księgi organizacji pozarządowych. Bo wtedy lepsza kontrola jest, nie? Tak, bo to chodzi o to, żeby było powiązanie, prawda, ta ścieżka rewizyjna, jak ja to nazywam, żeby była powiązana z danym projektem, i żeby można było później, sporządzając sprawozdanie, w prosty sposób przenieść do sprawozdania z realizacji budżetu, prawda? Mhm. Jeśli chodzi o dotacje na poszczególne projekty. No i to były właśnie obowiązki tych organizacji, które prowadzą księgi rachunkowe, wiadomo, sprawozdania finansowe muszą zrobić. A jest jeszcze coś takiego jak status OPP, jednego, tak, gdzie organizacja pozarządowa może 1% uzyskiwać, tak? Jakie te podmioty muszą mieć obowiązki sprawozdawcze, jakie mają? Tak, mają jeszcze dodatkowo, oprócz sprawozdania, bo to jest warunek, tak? Jeżeli organizacja pozarządowa ma status organizacji pożytku publicznego, bo OPP to jest ta właśnie status organizacji pożytku publicznego, szczegółowo określa ten status ustawa o działalności pożytku publicznego. Tam są te warunki, które muszą być spełnione, musi być zarejestrowany dana organizacja. I nawet jeżeli już ma status organizacji pożytku publicznego, nieważne nawet, czy otrzymuje ten 1% podatku dochodowego, czy nie, ma obowiązek sporządzenia sprawozdania merytorycznego. I to sprawozdanie merytoryczne jest przekazywane do ministerstwa, i po prostu taki dodatkowy obowiązek oprócz sprawozdania finansowego. Jednostki te jeszcze muszą przekazać, te organizacje pozarządowe również mają osobowość prawną, więc muszą przekazać również do sprawozdanie finansowe do Krajowej Administracji Skarbowej, prawda? Czyli to jest kolejne jakby miejsce, a te, które prowadzą działalność gospodarczą, czyli mają jakby status przedsiębiorcy, mają obowiązek zgłoszenia do KRS-u, czyli do Krajowego Rejestru Sądowego. Więc są to takie trzy źródła, które w zależności od statusu danej organizacji muszą spełnić jeszcze te warunki i przekazać informacje. Jeszcze deklaracje CIT-8, nie? Oczywiście, ponieważ wszystkie organizacje, nawet te małe organizacje, te małe stowarzyszenia zwykłe, tak zwane, są podatnikiem podatku dochodowego, i to często myślą te organizacje, że one nie są podatnikami podatku dochodowego, to wcale nie jest prawda. Mają obowiązki, korzystają tylko na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym, korzystają ze zwolnienia
na działalność statutową. Czyli inaczej mówiąc, one mogą robić cokolwiek. Te organizacje mogą sobie w statucie różne wymyślać działalności, ale tylko te, które są wymienione w przepisach ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i tylko te, które są wymienione w przepisach ustawy o podatku dochodowym, czyli te działalności, które są nam określone, korzystają ze zwolnienia na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym. Czyli są podatnikami. Jeszcze raz podkreślam, że są podatnikami podatku dochodowego, tylko korzystają ze zwolnienia na cele statutowe, określone oczywiście w przepisach podatkowych i w przepisach o działalności pożytku publicznego. Są też podatnikami VAT, prawda? Jeżeli spełniają te warunki, to tam jest tylko ta różnica, że działalność nieodpłatna nie podlega przepisom ustawy o podatku VAT, natomiast działalność odpłatna, działalność gospodarcza na zasadach ogólnych jest objęta przepisami ustawy o podatku VAT. To bardzo ważna informacja. Tak, tak. To tak pokrótce można sobie te organizacje wszystkie. No bo wielu księgowych w dzisiejszych czasach jest takich trochę zagubionych w tych przepisach i w ogóle w prowadzeniu księgowości, czy w etyce zawodu, można powiedzieć. No i nie wie, jak postąpić. I czy właśnie jest coś takiego, którym mogłyby się jakby kierować te osoby, ci księgowi mogliby się kierować czymś, jak postępować w jakiejś tam danej sytuacji, nie? Mhm. Oczywiście, to jest bardzo ważne pytanie, które Pani zadała, ponieważ zawód księgowego jest zawodem zaufania publicznego, prawda? Także ja akurat ze sobą przyniosłam, nie wiem, czy to będzie widać przy kamerze, tak? Widać? Kodeks, tak, i polecam, zachęcam, żeby wszyscy księgowi, szczególnie tak jak Pani powiedziała, teraz mamy dosyć ciężkie czasy, zresztą każdy kryzys finansowy zaczyna się od łamania kodeksu zawodowej etyki. Każdej, prawda? Tak. Każdej. Więc ja zalecam kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. Powinien on być na biurku każdego księgowego. Wcale nie jest to proste, ale w każdym razie nie ma tu recept. Ale w każdym razie są pewne zasady, które powinniśmy stosować. No myślę, że etyka jest bardzo ważna. To właśnie, że mimo, że właśnie ten zawód księgowego nie jest, znaczy on jest jakby nieuregulowany, nie jest uregulowany, mimo, że jest zawodem publicznego zaufania, ale nieuregulowanym, natomiast sam zawód księgowego ma, no, musi się cechować prestiżem, profesjonalizmem, wysoką jakością. I z pewnością ten kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. I powiem tak, że oczywiście w życiu jest tak, że jeśli nie stosujemy zasad etyki, to niewyobrażalne staje się wyobrażalne. O, to bardzo to ładnie, pięknie powiedziane. Tak, zachęcam do literatury właśnie na ten temat. A Pani Mirosławo, jeszcze wiem, że Pani będzie szkolenie teraz prowadzić. Tak, tak. Więcej będzie można się dowiedzieć, ponieważ 9 grudnia Stowarzyszenie Księgowych organizuje szkolenie w ramach akcji Bilans 2001 i będzie to szkolenie online. Zachęcam do skorzystania, będę mówiła więcej na temat sprawozdawczości finansowej organizacji pożytku publicznego i również małych jednostek. To my również polecamy, ponieważ przeważnie akcja Bilans jest właśnie dla przedsiębiorców, tak? A tu jest właśnie taka możliwość, żeby właśnie ona jest pod organizacje pozarządowe dostosowana. Mm-hmm. Także my również zachęcamy. Bardzo dziękujemy za wywiad. Ja też bardzo dziękuję. I dziękujemy Państwu za uwagę, za to, że nas oglądacie. A program prowadziła Janina Pokaska oraz Sylwia Rzepka.